Na pewno takie znaczenie. O, proszę bardzo, jaka ładna ręka Kobańskiego. I no, na start do 6000, więc zobaczymy. Stradel czy... tutaj jest cały czas 6400. Boże, co tu się wyprawia. No jest takie ustawienie stołu, że... 30 tysięcy złotych w każdym rozdaniu to duży blind. Tutaj walet jeden ucięty przez Leona i Pabla nie widzimy, a Pablo zagrywa, proszę Państwa, Olina. Można się spodziewać, że tam są asy albo króle, przynajmniej. DD 6400 i DD zastanawia się, co robić. Tak. Ja obstawiam, że tam są asy i przynajmniej jeden kolor jest blokowany przez kiery, trefle, musi być jeden, jeżeli tam są double suited na przykład. Tutaj pytanie, jak dalej się potoczy akcja, bo jak Kobański sprawdzi, to Leon też będzie miał bardzo sytuację zachęcającą, bo on z Kobańskim będzie mógł grać naprawdę dużą pulę i ma na niego pozycję. Przebicie od Pablo do 33 400. W puli już 54 tysiące. 33 400 euro przebicie to jest 150 tysięcy złotych mniej więcej. Czyli sprawdzenie będzie za 150 tysięcy złotych. Oczywiście ja tak zaokrąglam to, że to może być trochę mniej, bo to w pamięci szybko. Tyle jest akcji, że nawet nie chce mi się liczyć tego dokładnie. Ale 30 tysięcy euro to jest 138 i 3. Tak, 150. I tutaj Kobański raczej odlicza już żetony do sprawdzenia. Tak jak Maciej powiedział, no układ Leon, wygląda. Leon chyba nie przepuści tej okazji. Tak Leon mi się ma wydaje, pozycję? Tak. Jeżeli grafika nie ten, to hejczek ma, a on jest na small blindzie Kobański. To jest okazja, jeżeli on jest na pozycji, Leon, to jest dla niego okazja. Tak. Życie. No ta ręka nie jest jakaś tam 6-3, to trochę psuje, ale może plusem flash draw. Tak, plusem jest możliwość nocowego flash draw. Zależy co ma Pablo, jeżeli ma asy, no to kiepsko. Ale jeżeli ma króle, ale... To ten as mógłby być tutaj naprawdę języczkiem uwagi takim bardzo żywym i wtedy... Bo nie widziałem asa u innych zawodników. Tylko prawdopodobnie ten, Pablo ma as. Tylko ten Pablo, no dlatego by to... I tutaj już Kobański trafił. Kobański w ogóle trafił super nad... Chyba, że ten ma asa suited, to jeszcze wiesz, bo tak to już jest... Ale Leon też potrafił wcześniej coś... A to Pablo ma w ogóle ostatnie pozycje. No właśnie. Ciekawe, czy poczeka. Jak ma słabe asy... Czeka, nie ma asa tref, nie ma... Albo jednego. Suited, albo ma jednego tylko. I spada. No i już, Kobański zawija 107 tysięcy. No chyba tu się nic takiego nie wydarzy, co by mogło go... No, On to raczej będzie teraz betował. Chyba, że właśnie zaczeka, że może ktoś zabetuje i on wjedzie. Leon potrafił tak już zagrywać, a... Gdyby nie, Kobański betuje. Ale gdyby poczekał, miałby szansę, bo tutaj... Zależy, co ma Pablo. Bo Pablo... Myślisz, że Pablo może czekać ten flop z asem w suited w klapsach? W treflach? Betuje to zawsze, prawda? Nawet ja się zdziwiłem, że... Słabe asy, czy by, jeżeli miałby asy. Nie, no zdziwiłeś się. No nie ma co tu się dziwić, że... Widać, że on też ma trochę jakąś presję. Nie wiem, za ile on jest skupiony, ale widać po twarzy, że jest trochę zażenowany. No i musi zrzucać. Nie ma... Prawdopodobnie nie miał tego... Znaczy na pewno nie miał asa treflowego. Ale właśnie nie miał trefli, szkoda ponownie, tak, że nie widzimy tego. No można się domyślać, no. Oj, ten Kobański to ma... 350 dzień 000. Konia. No, flopy i nie tylko. I mówię, ja nie znam człowieka. Znaczy ja będę wiedział, kto to jest zaraz, jak gra się skończy, ale wcześniej nie grałem z nim. Nie wiem, czy to jest... Wiem, czyli to jest znajomy, o tak. Wiem, czyli kto jest kolegą Kobańskiego, więc sobie zapytam się jego, kto to jest. Ale co by nie miał Pablo, to na pewno zrobił dobry fold. Bo jeżeli nie sprawdził, to raczej nie miał tak samo state'a jak Kobański, więc raczej był z tyłu.
Zwłaszcza, że Kubański miał jeszcze do koloru flash dome na damie, więc tutaj trafił idealnie flopa i idealną dziewiątkę później. Tym razem straddle tylko do 3200, więc delikatnie mniejszy. Lion też troszeczkę się uspokoił, odkąd ma taki duży stack.